Polska została w szczególny sposób wybrana przez Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ufajmy Panu. Kochani siostry i bracia, drodzy internauci, witam Was bardzo serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Polska. Długo myślałem nad tym, jak o tym powiedzieć i co powiedzieć. I długo byłem przenaglany, można powiedzieć, przez różnego rodzaju i ludzi, i natchnienia, i widzącą Strewiniano, nawet ostatnio Gizelę, która od Matki Najświętszej dostawała przesłania związane wprost z Polską, przesłania prywatne, nie publiczne, dlatego one nie były publikowane, ale wielokrotnie mi ostatnio do tego poganiała, żeby na ten temat powiedział, i zebrałem się, i dzisiaj właśnie, kochani przyjaciele, o Polsce i o jej wybraniu chcę mówić. To jest temat bardzo ważny, ale zarazem bardzo trudny, ale myślę, że musimy sobie powiedzieć tak po prostu, wprost i do końca, wszystko w tym temacie. Pewnie niektórzy będą nam zarzucać, mnie będą może zarzucać przesadę, inni może będą czuć niedosyt, ale powiem to, co czuję w sercu i to, co Pan Jezus domaga się, żeby powiedzieć, co domagał się przez Faustynę, co domagał się przez różnych innych mistyków. Nie zdążymy tego powiedzieć w jednej konferencji, dlatego temat, ponieważ temat jest niezwykle szeroki. Dlatego rozbijemy to na kilka spotkań. Dzisiaj zaczniemy od tego, od prostego stwierdzenia, że tak jak w Starym Testamencie narodem wybranym przez Boga był Izrael, miał on specjalną misję do spełnienia. Tą misją było wydanie na świat i ukazanie światu Zbawiciela, Mesjasza. Mesjasz Jezus Chrystus miał wyjść z tego narodu. To była misja, zbawcza misja narodu wybranego. Wiemy, jak historia się potoczyła, że ostatecznie Izrael nie tylko, że tej misji nie wypełnił, ale sprzeniewierzył się Bożej woli i swojego Boga i Pana, swojego Mesjasza przybił do krzyża. Nie rozpoznał w nim Boga, człowieka. Ale ten temat zostawiamy na boku. Może kiedyś wrócimy do niego. Natomiast dziś chcemy mówić o Polsce. Tak jak kiedyś Izrael był narodem wybranym, tak dziś z woli Bożej, przy końcu czasów, w czasach apokalipsy, tym narodem wybranym jest Polska. Wybór, kochani, jest zawsze tajemnicą. Niektórzy będą ze mną polemizować, pewnie powiedzą, że to słaby i tani mesjanizm. Ale ja z kolei będę polemizować z nimi, podając argumenty i wskazując na dowody, że to nie słaby mesjanizm, ale to tajemnica Bożego wyboru, na który mamy wiele, naprawdę wiele potwierdzeń, które sam Bóg nam daje. Poprzez, na przestrzeni całych dziejów naszej ojczyzny, poprzez wielu świętych, wielu mistyków, wielu ludzi, którym to wybranie naszego narodu w jakiś sposób szczególny objawiał, odsłaniał, do których na ten temat mówił. Nie ma czasu, żeby to wszystko mówić, bo temat jest naprawdę szeroki, wielki, szeroki jak morze. Ja zwrócę uwagę tylko na to, że już w XVII wieku Polska poprzez naszego króla Jana III Sobieskiego przyczyniła się w znacznej mierze, jeżeli nie w sposób fundamentalny, do obrony Europy przed Turkami. Wielka święta mistyczka Katarzyna, przepraszam, nie Katarzyna, tylko Małgorzata Alacoque miała wizję,
króla polskiego Jana Sobieskiego, który z woli Bożej broni Europy przed Turkami i o którym Pan Jezus tak pięknie do niej mówi, że czyni to z miłości do Niego i z troski o Bożą chwałę, nie dla własnej pychy i nie dla własnego ego, ale z miłości do Boga. Mam takiego króla, będzie taki król, mówi do Małgorzaty Alakok. Nie martw się, kiedy Małgorzata Alakok płacze, bardzo płacze, bo widzi, że na podstawie tego, co sam Pan Jezus powiedział, że Europa jest zalewana przez Turków, że chrześcijaństwo będzie ginąć. Martwi się bardzo i tak po ludzku przeżywa tę sytuację i Pan Jezus ją pociesza, mówi, nie martw się, będzie taki król, który wkrótce, który z miłości do mnie podejmie walkę z muzułmanami, z Turkami i pokona ich dla mojej chwały. Kochani, wiemy, że tak się stało, król Jan III Sobieski zwyciężył, pokonał Turków. Tutaj już jest pokazana misja Polski. Ta misja, ona jest jak gdyby odkrywana stopniowo przed naszym narodem. Kulminacja odkrycia tej misji następuje w wieku XX. Do mistyków XX wieku Pan Jezus mówi wprost do takiej Anny Dąbskiej, o której tu już wielokrotnie mówiłem, wielkiej polskiej mistyczki. Pan Jezus mówi, Polskę wybrałem, tak jak kiedyś wybrałem naród żydowski, który się sprzeniewierzył mojej woli, mojej łasce. Polskę wybrałem na te czasy, na czasy apokalipsy, na czasy ostateczne i powierzyłem jej misję, powierzam jej misję. Tą misją jest, po pierwsze, obrona wiary chrześcijańskiej, katolickiej, po drugie, życie wartościami, a więc Polska ma całemu światu pokazać, że dekalogiem, wartościami chrześcijańskimi, prawem Bożym można, a wręcz należy żyć na co dzień. Polska ma być tym krajem, tym państwem, który prawa państwowe ma oprzeć na prawie Bożym, a więc na dekalogu, na prawie Bożym objawionym. Ma być przykładem dla całego świata, dla całej Europy. Do Anny Dąbskiej Pan Jezus składa też obietnice wielkie dotyczące przyszłości Polski. Ale nim sięgnę do tych obietnic, to może chciałbym dotknąć tematu tego wybrania. Bo wielu mówi, no przecież my Polacy jesteśmy wielkimi grzesznikami. Skąd te wielkie obietnice? To są mrzonki, to są rzeczy wymyślone przez ludzi. I rzeczywiście Anna też miała wątpliwości. Też rozmawiała z Panem Jezusem w taki sposób. Panie Jezu, dlaczego wybrałeś Polskę? Przecież my Polacy grzeszymy bardziej może niż inne narody. I Pan Jezus jej tłumaczy, że nie wybrałem naród polski dlatego, że jest święty. Nie wybrałem was Polaków dlatego, że jesteście doskonali, lepsi od innych. Ale wybrałem was ze względu na zasługi przeszłych pokoleń. Dlatego po pierwsze, że nigdy nie byliście agresorami, nigdy nie najeżdżaliście innych. Nigdy nie zadawaliście bólu innym poprzez wojny, poprzez napaści. Jeżeli prowadziliście wojnę, to tylko wtedy, kiedy broniliście siebie przed napaściami innych. To pierwsza odpowiedź Pana Jezusa. Pierwsza przyczyna, jaką podaje Annie tego wyboru. A po drugie mówi do Anny, wybrałem was Polaków dlatego, że przeszłe pokolenia Polaków bardzo cierpiały. Cierpiały broniąc wiary, cierpiały broniąc wolności, cierpiały broniąc innych narodów też. Walczyły w imię swojej, w imię innych. Pomagały innym ze względu na cierpienia przeszłych pokoleń, które były wielkie. Wybrałem was, te cierpienia zostały przyjęte. Pan Jezus pięknie Annie Dąbskiej tłumaczy właśnie tajemnicę tego wyboru, ale ostatecznie wybór zawsze pozostaje wyborem. To, że Bóg wybrał naród polski, to jest wielka tajemnica. Mamy potwierdzenie tego wyboru chociażby poprzez pontyfikat papieża Polaka, poprzez inne wydarzenia, poprzez to, że z Polski wyszła ta iskra wolności w okresie komunizmu, że my Polacy byliśmy tym źródłem, skąd
ta walka o wolność w okresie komunizmu wyszła i zapaliła całą Europę i inne kraje postkomunistyczne i doprowadziła do upadku komunizmu w Europie. Kochani, ten wybór Boga jest wielki. To jest wielki wybór. Z jednej strony to jest wielka tajemnica, z drugiej strony to jest wielki dar. Mówi Pan Jezus do Anny Domskiej, że mój wybór jest tak wielki, że nigdy go nie zrozumiecie. Wybrałem was nie dlatego, że jesteście wielcy i święci, ale dlatego, że was wybrałem, mówi do niej. Starajcie się być wielcy i starajcie się być mi wierni. Czyli można powiedzieć święci, mocni moralnie. Tutaj mamy piękne tłumaczenie, które Pan Jezus przekazuje Annie Domskiej odnośnie tego wyboru. Wielką obietnicę związaną z wyborem Polski na czas ostateczny i z tą misją, którą Pan Jezus jej powierza, mamy u świętej Faustyny. To jest chyba najwspanialszy tekst, klasyczny tekst, który kieruje do Faustyny na krótko przed jej śmiercią, bo w 38 roku, w czerwcu 38 roku, kiedy siostra Faustyna już jest bardzo chora, bardzo cierpi, Pan Jezus kieruje do niej te słowa. W Krakowie, ona przebywa wtedy w szpitalu, Polskę szczególnie umiłowałem, mówi Pan Jezus do Faustyna, jeżeli będzie posłuszna woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Kochani, w tym tekście, bardzo krótkim tekście, mamy wiele bardzo głębokich myśli. Po pierwsze, że Pan Jezus Polskę wybrał i umiłował. To umiłowanie szczególne Boga jest zawsze tajemnicą. Tak jak Bóg umiłował w Starym Testamencie szczególnie Izrael i o tej miłości swojej do Izraela wielokrotnie mówił, tak dziś, przy końcu czasów, w czasach apokalipsy, Pan Jezus wybiera i obdarza szczególną miłością nasz naród polski. Ten wybór jest wielkim darem, jest tajemnicą, ale jest również wielkim darem, największym darem, jaki Bóg mógł dać nam Polakom, narodowi polskiemu. Ten wybór jest zupełnie darmowy, bo żeśmy na to nie zasłużyli absolutnie. A wręcz przeciwnie, Boga żeśmy wielokrotnie obrażali w taki sposób, że Pan Bóg, wybierając nasz naród, okazał nam niesłychane miłosierdzie, niesłychaną miłość nam okazał. Polskę szczególnie umiłowałem, mówi do Faustyny, szczególnie. A więc my wiemy, że u Boga słowo szczególnie znaczy zupełnie co innego niż u ludzi. Jeżeli Bóg mówi, że kogoś kocha szczególnie, to ta jego miłość rzeczywiście jest szalona i niesłychanie obdarowująca. Jeżeli Bóg kogoś wybiera, to obdarowuje go tysiącami różnego rodzaju darów. A więc jeżeli Polska jest narodem wybranym, to jest też szczególnie narodem obdarowanym, przygotowywanym przez całe wieki, a dziś w szczególny sposób, do tej misji, którą ma do spełnienia. Polskę szczególnie umiłowałem. Jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Pan Jezus składa obietnicę, że jeżeli my Polacy będziemy posłuszni Bogu, a więc jeżeli będziemy żyć dekalogiem, jeżeli wypełnimy tę misję, do której Bóg nas wzywa, to obdarzy nas po pierwsze potęgą tego świata, a więc będziemy mocni i materialnie, i militarnie. Będziemy potęgą, no co to znaczy? Wywyższę ją w potędze. Jak Bóg może wywyższyć w potędze jakiś naród, czy mogę kogokolwiek, to my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, ale to wywyższenie w potędze będzie dotyczyło potęgi materialnej, a więc Polska będzie potęgą materialną na arenie międzynarodowej, będzie potężna wobec świata, a więc będzie potężna i militarnie, i materialnie, będziemy zasobni, bogaci, będziemy potęgą. No, w tym słowie potęga zawiera się wszystko. Ja nawet nie potrafię tutaj sobie wyobrazić, jak ta potęga będzie wyglądać, ale jeżeli Bóg mówi o potędze, to znaczy, że ona będzie wielka i całościowa. I ona będzie dziełem Bożym. Zauważcie, Pan Jezus mówi, ja wywyższę Polskę w potędze. A więc to nie my, Polacy,
dojdziemy do tej potęgi, ale Bóg nas wywyższy. To będzie Boże działanie, ta potęga Polski, szczególne Boże działanie. Oczywiście nie bez naszego udziału, ale Bóg będzie posyłać wspaniałych ludzi, będzie dawać okazje, będzie dawać sytuacje, będzie błogosławić. Poprzez to Jego błogosławieństwo Polska stanie się potęgą, potęgą materialną. Wyższy ją w potędze, ale zaraz Pan Jezus mówi i świętości, a więc będziemy potęgą nie tylko materialną, ale też duchową potęgą będziemy. Polska będzie przewodzić innym krajom, będzie inne kraje wokół siebie gromadzić. Będzie, no musimy użyć tutaj tego słowa, bo mamy na to wiele dowodów i do wielu mistyków o tym Pan Jezus mówi, między innymi do Anny Domskiej, o czym zaraz powiem. Będzie kierować innymi krajami. Do Anny Domskiej Pan Jezus powie, że przyjdzie taki moment, to jest zapisane w jej pismach, a więc można to sprawdzić. Wielu z Was pewnie o tym słyszało, że przyjdzie taki moment, że to nie Bruksela będzie stolicą Zjednoczonej Europy, ale i nie w Brukseli będą zapadać decyzje, ale to Warszawa będzie ośrodkiem Zjednoczonej Europy i w Warszawie będą zapadać decyzje dotyczące całej Europy. Możemy powiedzieć, że to pycha, możemy powiedzieć, że to bzdura, że to na wyrost, że to megalomania polska, no ale to jest przecież obietnica Pana Jezusa. A jeżeli Pan Jezus coś obiecuje, to nigdy nie zawodzi. Wiele obietnic, które nam złożył, się spełniły. Wypełniły się te obietnice. A więc jeżeli będziemy posłuszni Jego woli i żyć Jego prawem, jeżeli będziemy, to jest wielka nadzieja, że i te obietnice się spełnią. Są to wielkie obietnice, ale myślę, że realnie one mogą się spełnić. One się już w jakiś sposób zaczynają spełniać na naszych oczach. Wrogowie Polski robią wszystko, żeby tak nie było, ale pamiętajmy, że Bóg jest silniejszy, mocniejszy niż najwięksi wrogowie. Kochani, dziś Polska jest, można powiedzieć, ostatnią wyspą taką na świecie, gdzie prawdziwa wiara katolicka jeszcze w dużej mierze została zachowana. Jest ostatnią wyspą taką na świecie, gdzie dogmat prawdziwej wiary został nienaruszony jeszcze. Bez herezji modernizmu, bez herezji pseudohumanizmu uwielbiającego człowieka i stawiającego człowieka w miejsce Pana Boga. To jest ostatnia wyspa taka. Oczywiście nie jest w Polsce dobrze, bo mamy coraz mniej ludzi wierzących, coraz więcej ludzi ulega szatanowi, odchodzi od prawdziwej wiary. Mamy coraz więcej apostazji, mamy coraz więcej ludzi, którzy żyją tak, jak gdyby Boga nie było, żyją wbrew Bogu i poza Bogiem, ale biorąc jako punkt odniesienia cały świat, to Polska jest ostatnią wyspą, gdzie wiara jeszcze w dużej mierze została zachowana. Diabeł robi wszystko, co w jego mocy, żeby zniszczyć wiarę w Polsce, żeby zniszczyć Kościół, żeby zniszczyć naród. Polska jest chyba też ostatnim bastionem na świecie, gdzie próbuje się bardziej udolnie lub mniej udolnie w prawie państwowym, narodowym jednak odnosić do prawa Bożego. Nie jest to doskonałe odniesienie i tutaj pewnie wiele rzeczy Pan Jezus by nam zarzucił. Natomiast jest ta walka wielka o wartości, jest ta walka wielka w narodzie o to, żeby prawo Boże jednak nie było deptane. To wszystko jeszcze za mało, dlatego musimy podjąć wielki wysiłek wielkiej modlitwy. Musimy podjąć duchowy szturm za Polskę, żeby ta iskra, która z Polski ma wyjść i przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa, na ostateczne przyjście moje, jak mówi Pan Jezus do Faustyny, żeby ona rzeczywiście przygotowała ten świat tą iskrą, która z Polski ma wyjść. Jest, jak powiedział święty Jan Paweł II, orędzie Bożego Miłosierdzia, ale mamy coraz więcej dowodów na to i poprzez właśnie te myśli, które Pan Jezus kieruje do wielkich mistyków, nawet poprzez te myśli, którymi ostatnio się ze mną widząca Strewiniano dzieliła,
to, co jej Pan Jezus mówił i Matka Najświętsza odnośnie Polski, że tą iskrą jest sama Polska. Jest sama Polska tą iskrą, która ma przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Tą iskrą jest wiara, która z Polski ma przejść na cały świat. Świadectwo tej wiary, świadectwo głębokiego trwania przy Panu Bogu. Pan Jezus do Faustyny powiedział, że ta iskra wyjdzie z Polski. A więc może sama Polska, Polska jako naród, jako instytucja, nie jest iskrą, ale to, co z niej wyjdzie, a więc ta przestrzeń ducha cała, która z Polski wyjdzie, która się objawi światu, te wartości, którymi my Polacy będziemy żyć, wiara, którą zachowamy, prawdziwy depozyt wiary, przy którym będziemy trwać, to wszystko jest ta iskra. I w jakim celu ta iskra wyjdzie na świat? Żeby przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa. A więc to przyjście Pana Jezusa, kochani, czyli paruzja w języku teologii, wygląda na to, że już wcale nie jest takie dalekie. Odwołam się do słów świętego Jana Pawła II, największego z rodu Polaków, kiedy w Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Usierdzia, w tym miejscu tak drogim sercu każdego Polaka, katolika wierzącego, 17 sierpnia 2002 roku, kiedy zawierzał świat Bożemu Miłosierdziu i konsekrował tę Bazylikę Bożego Usierdzia, powiedział wtedy, niech ta iskra, która wyszła z Polski, stąd z Łagiewnik, niech ona przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Modlił się o to, bo te słowa inaczej nie można przyjąć, jak właśnie wielką modlitwę papieża Jana Pawła II. A więc, kochani, jeżeli to ta paruzja byłaby taka bardzo daleka, to myślę, że święty Jan Paweł II w ogóle by nawet o tym nie mówił. Jeżeli by to miało być tylko rozpatrywane w sposób taki biblijny, a więc nie wiemy tak naprawdę, kiedy to będzie. Kiedyś będzie, ale to może za ileś pokoleń. Tu, tak jak co niektórzy dzisiaj to tłumaczą i co niektórzy kapłani, bibliści nawet, i naśmiewając się z tych, którzy chcą to tłumaczyć inaczej, bardziej dosłownie i bardziej na ten moment i na te czasy. Co to znaczy na ten moment i na te czasy? To znaczy, że ten czas apokalipsy jest już teraz. A apokalipsa, wiemy, że jest to czas poprzedzający bezpośrednio przyjście Pana Jezusa, więc apokalipsa ma nas przygotować do paruzji. A więc jeżeli jesteśmy w czasie apokalipsy, w sposób dosłowny, to ta paruzja, która ma przyjść, ona już jest niedaleko. A więc jesteśmy bliżej powtórnego przyjścia Pana Jezusa, nim dalej. Oczywiście nie możemy powiedzieć, kiedy to będzie, bo nikt o tym nie wie, ale wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują nam na to, że jest to już czas, no, który nam pozostał, że ten czas nie jest długi do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Do Faustyny Pan Jezus mówił wyraźnie: Ty przygotujesz świat na moje ostateczne przyjście. A więc jeżeli Faustyna i orędzie Bożego Miłosierdzia mają przygotować bezpośrednio świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa, to przyjście powtórne Pana Jezusa już naprawdę nie jest dalekie. Jest bliższe niż dalsze. Dlatego, kochani, starajmy się spojrzeć na tę misję Polski, na te słowa Pana Jezusa w taki sposób analizujący każde słowo. Analizujący każde słowo, które Pan Jezus wypowiedział do Faustyny w tym temacie, bo temat jest naprawdę bardzo ważki i ważny, ponieważ zmusza nas do wielkiego czuwania i do wielkiego wysiłku. Do Faustyny Pan Jezus mówi: w Starym Testamencie wysyłałem proroków do świata z gromami, a dziś wysyłam Ciebie do zbolałej ludzkości z moim miłosierdziem. Ty przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje, sekretarko mojego miłosierdzia. Ty przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę jako król miłosierdzia. Jakżeż inaczej brzmią właśnie te słowa o Polsce w perspektywie tej całej misji Bożego Miłosierdzia. Polskę szczególnie umiłowałem, mówi Pan Jezus. A jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. I znowu mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Kochani, tą iskrą, która z Polski ma wyjść
ma być wiara narodu polskiego. Ma być bezgraniczna ufność złożona w Panu Bogu. Ma być to bezgraniczne zaufanie nasze do Jezusa Miłosiernego. Święty Jan Paweł II wielokrotnie mówił, że tą iskrą jest orędzie Bożego Miłosierdzia. Ale orędzie Bożego Miłosierdzia to nie jest jakaś filozofia na czasy ostateczne, którą my sobie możemy rozważać pięknie, rozmyślać nad nią, bo ona jest taka cudowna i pełna obietnic i nadziei, taka przyjemna do rozważania. Nie. Orędzie Bożego Miłosierdzia to jest wezwanie do absolutnego zaufania Panu Bogu. W centrum orędzia Bożego Miłosierdzia stoją słowa Jezu, ufam Tobie, stoi wezwanie do bezgranicznego zaufania Panu Bogu. Żądam od ludzi, żeby mi zaufali, oczekuję od ludzi, żeby mi bezgranicznie zaufali. Te słowa Pan Jezus do Faustyny wyrażał wielokrotnie. Wielokrotnie Pan Jezus mówił do Faustyny o tym, że oczekuje od ludzi zaufania. Dlatego ja tak sobie myślę, jeżeli Pan Jezus mówi, że Polska ma być posłuszna Jego woli, to chodzi tutaj przede wszystkim o to, żebyśmy Panu Bogu zaufali bezgranicznie. Żebyśmy się oparli na Bogu, nie na jakichś ludzkich układach takich czy innych. Ciągle w telewizji ostatnio nam mówią, że jesteśmy bezpieczni, bo podpisaliśmy taki kontrakt, inny kontrakt. Weźcie, żyjmy w taki sojusz, w inny sojusz. NATO za nami stoi, któryś tam punkty paktów NATO. Że od razu cała machina NATO się uruchomi. Oczywiście to wszystko jest potrzebne. Ja nie neguję żadnych paktów, kochani, nie neguję konieczności współpracy militarnej, nie neguję konieczności tego, że musimy kupować broń i bronić się. Myślę, że i Pan Jezus tego nie neguje. I wręcz Pan Jezus tego chce i błogosławi polski rząd w tych wysiłkach, które zmierzają w kierunku obrony ojczyzny i nawet pokazuje, myślę, poprzez natchnienia, co mają robić. Natomiast Pan Jezus żąda od nas rzeczy jeszcze ważniejszej, większej, żebyśmy Mu bezgranicznie zaufali, żebyśmy oczywiście wchodzili w pakty, żebyśmy się bronili, kupowali dobry sprzęt, szkolili, ale to wszystko jest na dodatek. Podstawą obrony naszej wobec naszych wrogów jest zaufanie do Boga, a więc mamy całą naszą jak gdyby przyszłość jako naród w każdym wymiarze, i w wymiarze ekonomicznym, i w wymiarze obrony, i w wymiarze kultury, w każdym wymiarze musimy oprzeć na Panu Bogu, musimy Bogu zaufać, być posłuszni Jego woli. Tu Pan Jezus nam mówi dokładnie, jak to mamy zrobić. Jeżeli Polska będzie posłuszna mojej woli, to wtedy ją wywyższę w potędze i świętości, a więc to posłuszeństwo Bożej woli, na czym ono ma polegać? Na tym, że będziemy żyli na co dzień Ewangelią, że będziemy bronili wartości ewangelicznych, że będziemy nasze prawa narodowe stanowić w oparciu o dekalog, o prawo Boże, że te prawa nasze narodowe nie będą sprzeczne z prawem Bożym. No niestety tutaj jest wiele do poprawy i myślę, że nasi rządzący bardzo się powinni zapoznać z tym orędziem Bożego Miłosierdzia, który Pan Jezus do Faustyny kieruje i pewne sprawy by trzeba było chyba przewartościować i przemyśleć, bo Pan Jezus wyraźnie mówi, że Polska będzie potężna, ale wtedy, kiedy On nas wywyższy, a to wywyższenie i ta potęga są warunkowe, a więc mamy być posłuszni Jego woli. A więc to nie wysiłki polskiego rządu, nie to, że my sobie sami wszystko zrobimy, ale my mamy oprzeć się na Panu Bogu i mamy pozwolić Jemu działać. To On chce działać i wywyższyć Polskę. I jeżeli On nas, Polski, nas Polaków nie wywyższy, to na próżno będzie działać i wysilać się jakikolwiek rząd. I wszelkie działania nasze narodowe będą próżne, i bezsensowne, i bezowocne, jeżeli w tym wszystkim nie będzie Boga, jeżeli On z nami nie będzie współpracować. Dlatego to jest taka bardzo ważna rzecz, o którą się musimy modlić dzisiaj, żeby nasi polscy rządzący mieli tego Bożego Ducha, żeby nie opierali się na ludzkich układach, na ludzkiej sile, żeby nie uwierzyli w swoją potęgę, żeby nie zgrzeszyli pychą. Nieraz jak słucham wiadomości
w telewizji, nieraz jak słucham takich czy innych wypowiedzi, no to no jestem przerażony, bo w tym wszystkim strasznie dużo pychy, a nie ma odniesienia do Pana Boga. Nie ma, za mało tego odniesienia do Pana Boga jest, albo go wcale nie ma. Natomiast jest ludzka pycha, jacy to my jesteśmy silni, jak to na scenie, jakby sobie poradzimy ze wszystkim. Kochani, guzik, prawda, z niczym sobie nie poradzimy. Bóg nam jest potrzebny jako fundament, na którym wszystko zbudujemy. Jeżeli Bóg nas opuści, jeżeli nam nie pobłogosławi, jeżeli nas nie będzie miłować, jeżeli On sam nas nie wyniesie w potędze i świętości, to żadnej potęgi ani świętości nie będzie, czyli nie będziemy mocni ani materialnie, ani militarnie, ani tym bardziej duchowo. A więc tutaj potrzeba wielkiej modlitwy. Kochani, ta modlitwa musi być nieustanna. O tym jeszcze będę mówić w następnych konferencjach. Mamy, bo to cała myśl zrodziła się nie tylko w moim sercu, ale w sercu też wielu czcicieli Bożego Miłosierdzia, wspaniały pomysł na tą modlitwę, ale to może podzielę się tym w innej konferencji. Dziś moim zadaniem było i moim pragnieniem, żeby pokazać tę misję Polski. Misję Polski, jaką ma do spełnienia wobec innych narodów. I że ta misja jest z nadania Bożego, że to Bóg Polskę wybrał na te czasy ostateczne. Kochani, ta misja jest potężna. Ta misja jest wielka. To jest misja duchowa, którą mamy wobec świata. A więc, żeby pokazać światu wierność Ewangelii, wierność Bogu, wierność Kościołowi, żeby trwać przy prawdziwym depozycie wiary, żeby trwać przy nauczaniu Kościoła, żeby trwać przy pasterzach Kościoła, żeby zachować w narodzie, jako naród przechować wiarę świętą, rzymską, katolicką, tą, którą żeśmy przejęli od poprzednich pokoleń, żebyśmy ją zachowali, nie tylko zachowali, ale rozwinęli i pomnożyli, żebyśmy byli silni tą wiarą jako naród, nie jako jednostki, ale jako naród. Na pewno żeście zauważyli, że dzisiaj jest walka o Polskę. Jest walka, która biegnie na dwóch frontach, na tym froncie wewnętrznym, gdzie diabeł robi wszystko, żeby do władzy w Polsce doszli ludzie bezbożni, bez Boga, bez zasad, bez dekalogu w sercu, którzy wprowadzą w Polsce prawa bezbożne, bez Pana Boga. Poprzez tych ludzi diabeł dzisiaj promuje bardzo antywartości, wartości antykatolickie, antychrześcijańskie, antyboże. To wszyscy widzimy i kochani, musimy się bardzo modlić. Bardzo się musimy modlić Boga, błagać i prosić, żeby nas Bóg zachował przed takimi rządzącymi, którzy nie mają Pana Boga w sercu, którzy nie mają w szacunku, poszanowaniu wartości, którzy żyją wbrew Bogu, poza Bogiem, tak jak gdyby Boga nie było i którzy taki styl życia i myślenia chcą narzucić całemu narodowi polskiemu. To gołym okiem widać, kto to jest i że tych ludzi jest dzisiaj bardzo, ale to bardzo dużo. To jest jedna sprawa, a z drugiej strony jest ta potężna walka z Polską, która płynie z zewnątrz. Nasza ojczyzna się nie podoba nigdzie, ani w Brukseli się nie podoba, ani się nie podoba na wschodzie, ani na zachodzie, ponieważ Polska mocno trwa przy świecie aksjologii, przy wartościach mocno trwa. Polska wie, co jest dobre, co jest prawe, czego Bóg od nas oczekuje i my Polacy trwamy przy tych wartościach. Mniej lub bardziej, są momenty, że mniej, ale generalnie rzecz biorąc w tych sprawach fundamentalnych, podstawowych, Polska trwa przy wartościach. Dlatego musimy się bardzo modlić, żeby to było jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, bo ataki są potężne i poprzez te ataki wielu się chwieje i wielu upada i wielu również traci ufność, traci nadzieję, traci wiarę, nawet w te słowa Pana Jezusa, które kieruje do nas poprzez wielkich mistyków, poprzez największą mistyczkę naszych czasów, świętą siostrę Faustynę. W ostatniej konferencji mówiłem, że co niektórzy nawet uważający się za wielkich patriotów
Oczywiście tak nie jest, oni się tylko za takich uważają. Dzisiaj z polecenia szatana próbują nawet Faustynę opluć i ośmieszyć. No to jest przerażające dla mnie, że są tacy ludzie dzisiaj w Polsce, którzy nagrywają konferencje na internecie, publikują, mają pretensje do tego, że są wielkimi Polakami, a podważają wątpliwość i objawienia Jezusa Miłosiernego, który skierował do Faustyny i całe nauczanie o Bożym Miłosierdziu i samą osobę Faustyny, wariackie z niej próbują robić i jak gdyby deprecjonować to wszystko, co Pan Jezus Faustynie przekazał. Kochani, uciekajmy od takich ludzi, uciekajmy. Jeszcze raz błagam Was, nie słuchajmy takich bzdur, nie popierajmy tych ludzi w internecie. To są słudzy szatana. Wszyscy, którzy podważają orędzie Bożego Miłosierdzia, w jakikolwiek, chociażby najmniejszy sposób. Wszyscy, którzy podważają osobę, dzieło, misję świętej siostry Faustyny, to są słudzy szatana. Nie ma innego określenia na tych ludzi. Dlatego jeżeli słyszycie, widzicie, że ktoś chociażby w najmniejszy sposób to orędzie Bożego Miłosierdzia podważa, to dajcie sobie spokój i uciekajcie od takiego człowieka jak najdalej. To już wiadomo, komu on służy i na czyje zlecenie to robi. Kochani, wracając do naszego tematu. Polskę szczególnie umiłowałem, mówi Pan Jezus. Z tej szczególnej miłości Jezusa do Polski bierze się to wybranie naszego narodu i bierze się ta misja, którą Pan Jezus nam poleca. Misja jest wielka, mamy przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa. Co to znaczy przygotować świat? To znaczy przygotować nie tylko inne kraje, narody, które będą czerpać, patrząc na nas, brać przykład z narodu polskiego, ale mamy również przygotować Kościół. Mamy przygotować świat na różnych płaszczyznach i życia społecznego, narodowego, życia wiary, życia kościelnego. Kochani, są kraje takie, gdzie Kościół zupełnie już zamarł, Kościół katolicki tylko z nazwy jest. Dlatego my mamy to wielkie szczęście, że u nas jeszcze Kościół katolicki jest żywy, prawdziwy, że trwa przy prawdziwym depozycie wiary. Pytacie mnie, ojcze, kiedy? Kochani, nie wiem kiedy. Na to pytanie nikt wam nie odpowie. Nikt nam nie odpowie na to pytanie kiedy. Mamy oczy, mamy uszy, mamy rozum, mamy wolę, mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi. Bóg nam daje znaki, mówi do nas poprzez te znaki. Dlatego poprzez te znaki, które Bóg nam daje, musimy rozczytywać ten czas, w którym żyjemy. To jest ten czas, w którym żyjemy. To jest, jestem o tym głęboko przekonany, czas, który bezpośrednio poprzedza powtórne przyjście Pana Jezusa. Kiedy ono nastąpi, czy za rok, czy za dwa, czy za 10, czy za 50 lat, czy za 100 lat, nie wiemy. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że ten czas, który nam pozostał, jest już krótki, a nawet możemy powiedzieć bardzo krótki. Jeżeli przeczytamy dokładnie dzienniczek, przeanalizujemy słowa, które Pan Jezus mówił do Faustyny, nawet słowa, które wypowiadał nasz wielki, święty Jan Paweł II, zwłaszcza w końcowej fazie swojego pontyfikatu, to zobaczymy, że jak gdyby niebo nam pokazuje, niebo nam komunikuje, informuje nas, że tego czasu, który nam pozostał, mamy już naprawdę niewiele. Że ten czas, który nam pozostał, jest bardzo, ale to bardzo krótki. Dlatego róbmy z naszej siły wszystko, róbmy wszystko, co w naszej mocy, co leży w naszej sile, żeby wyjść na spotkanie Pana Jezusa i żeby w tym Jego zaproszeniu, które kieruje do nas Polaków, uczestniczyć. To jest wielka misja dla całego naszego narodu. Jesteśmy narodem wybranym na czasy apokalipsy, kochani, i musimy dorastać do tego wezwania. To jest największe powołanie, największa misja, zadanie, jakie Bóg naszemu narodowi dał na przestrzeni całej jego historii. Nie ma większej misji niż ta, którą Bóg nam przekazuje, mówiąc, że nas szczególnie wybrał, umiłował, że mamy misję do spełnienia. W jaki sposób ją będziemy spełniać, Pan Bóg nam będzie pokazywać. Ja w to głęboko wierzę, że Bóg na te czasy przygotował sobie wielu wspaniałych ludzi,
wielu wspaniałych polityków, ludzi, którzy będą nami rządzić, oni się będą stopniowo objawiać narodowi. Nieraz mnie pytacie, a kto? A ja nie wiem, ja nie jestem Panem Bogiem, ale jeżeli Bóg daje misję, to daje też ludzi. Daje ludzi, przecież niemożliwe, żeby Bóg dał nam jakąś misję i do tej misji nie dał mądrych, świętych ludzi. Ludzi, którzy ją będą rozczytywać i wypełniać. Jest to po prostu niemożliwe, dlatego będą wielcy ludzie i w polityce, i w życiu Kościoła. Tak bardzo niektórzy wzdychają i mówią, jak bardzo byłby potrzebny dzisiaj prymas Wyszyński II, jak bardzo by się przydał drugi Jan Paweł II, jak bardzo tęsknimy za tymi ludźmi, jak bardzo nam tych ludzi brakuje, zwłaszcza moje pokolenie, które jeszcze miało tę łaskę, że znali, żeśmy, bo mam tę łaskę i wielu z was myślę, że też ma tę łaskę, że znaliśmy osobiście świętego Jana Pawła II, wielu jeszcze starszych może znało prymasa błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Też tę łaskę miałem, że jako dziecko go kilkakrotnie spotkałem i kwiaty wręczałem i miałem możliwość ucałować dłoni i otrzymać błogosławieństwo i nawet dobre słowo. Kochani, będą tak samo wielcy, a może jeszcze nawet więksi, ponieważ Bóg przygotowuje takich gigantów wiary. Oni są już pośród nas. Są pośród nas. Ci wielcy politycy, wielcy pasterze, biskupi, kapłani, oni są pośród nas. I kiedy przyjdzie ten czas, ten moment, oni się nam objawią i przejmą stery i Kościoła, i państwa. I dlatego bądźmy spokojni. Jeżeli Bóg naród do czegoś wybiera, powołuje, to daje też środki, daje możliwości. Z naszej strony potrzeba jednej rzeczy. Potrzeba wielkiej ufności i wielkiej modlitwy zawierzenia i ufności złożonej w Panu Bogu. Potrzeba codziennego życia Ewangelią. Codziennego życia Ewangelią. I potrzeba tego, żebyśmy się wzajemnie kochali, miłowali, wspierali. Nie żebyśmy się nienawidzili, skacząc sobie nawzajem do gardła jak te wilki i podgryzając się nawzajem. Ale chodzi o to, żebyśmy się nawzajem miłowali, szanowali i wspierali. I tą myślą, kochani, tę pierwszą konferencję o misji Polski na czas ostateczny zakończę. Tę misję musimy rozczytać, musimy przyjąć i musimy ją wypełnić. Ale żeby ją przyjąć i wypełnić, to na pierwszym miejscu musimy w tę misję uwierzyć. Uwierzyć, że to, co słyszymy, to, co Bóg do nas kieruje, to pochodzi od Niego. To nie jest jakiś ludzki wymysł. To nie jest jakaś faraberia takiego czy innego kapłana. Tego nikt nie wymyślił, ale to sam Bóg poprzez wielkich polskich mistyków XX wieku, najbardziej poprzez świętą Faustynę. Chociaż nie tylko. Takie wielkie obietnice odnośnie narodu polskiego, odnośnie wybrania Polski kieruje Pan Jezus do nas nie tylko poprzez Faustynę, ale poprzez służebnicę Bożą Rozalię Celakównę, której objawił orędzie swojego boskiego serca i poprzez którą wzywał i wzywa nadal nas Polaków do tego, żebyśmy się zawierzyli, konsekrowali Jego boskiemu sercu, żebyśmy Go wybrali, obrali na króla Polski czyli mówiąc inaczej, intronizowali na króla Polski, no i żebyśmy trwali przy Nim absolutnie. A więc tutaj mamy Faustynę, mamy Rozalię Celakówną, mamy Waldę Malczewską, poprzez którą wiele obietnic Pan Jezus kieruje. Mamy Annę Domską, wielką mistyczkę też dwudziestowieczną, gdzie jeden tom jej rozmów z duszami czyśćcowymi i jej oświeceń, pouczeń, które otrzymywała, słów, które spisywała, a który kierował do niej Pan Jezus i Bóg Ojciec, i różnego rodzaju święci, i natchnień, który miała, cały tom dotyczy naszej ojczyzny i jej misji w dzisiejszych czasach. To jest wielka misja i wielki wybór. Anna Domska, odsyłam zresztą do tej książki, bo jest naprawdę pasjonująca, pasjonująca. Anna Domska była głęboko przekonana. To było nie tylko w jej sercu i na jej
ustach, ale to było głęboko gdzieś w całej jej duszy, w całym jej byciu wyryte właśnie to przekonanie, że Polska ma do spełnienia wielką misję wobec świata. Tą misją jest dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego, dawanie świadectwa wobec świata życia Ewangelią, a nie tylko jako osoby pojedyncze, ale też mamy dawać to świadectwo jako rodziny, jako kapłani, jako Kościół, jako naród, jako cała społeczność narodowa polska. A więc to jest nasza misja. Kochani, tych mistyków było wielu. O niektórych nawet żeśmy nie słyszeli. Wielu mamy dzisiaj takich ludzi obdarzonych szczególnymi charyzmatami bożymi, do których Pan Bóg kieruje takie czy inne słowa natchnienia. Właśnie dotyczące naszej ojczyzny, dotyczące misji Polski we współczesnym świecie. Dlatego ja myślę, że nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości odnośnie tego, że Polska jest narodem wybranym na czas apokalipsy i że poprzez naszą ojczyznę Bóg pragnie wobec świata przeprowadzić swoją wolę. A więc to nie jest jakaś rzecz wymyślona, ale to jest Boża wola, która realizuje się w Jezusie Chrystusie poprzez niepokalane serce Matki wobec naszego narodu. Wobec naszego narodu. I miejmy nadzieję, i o to się módlmy ze wszystkich sił, żeby się zrealizowała, żeby ta iskra, kochani, która z Polski wyszła, rzeczywiście przygotowała świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Taką iskrą ma być każdy z nas. Taką iskrą przygotowującą świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa ma być każdy z nas, Polaków, poprzez naszą wiarę, modlitwę, bezgraniczne zaufanie Bożemu miłosierdziu, bezgraniczne przylgnięcie do Boga, bezgraniczne i doskonałe wypełnianie w naszym życiu Jego woli. Zauważcie, Pan Jezus powiedział, jeżeli posłuszna będzie woli mojej, to posłuszeństwo woli Boga w tym planie, w tym wielkim zamyśle nieba wobec naszej ojczyzny Polski ma fundamentalne znaczenie. A więc cały naród ma być posłuszny woli Bożej, a więc mamy być posłuszni w prawach państwowych, w prawach stanowionych, rząd, premier, prezydent, rządzący, Sejm, Senat, wszyscy mają być posłuszni. Ale to posłuszeństwo dotyczy również, a może przede wszystkim całego narodu, bo nawet gdybyśmy mieli najwspanialsze prawa ustanowione na świecie, jeżeli tego prawa nie będziemy przestrzegać, my Polacy, nie będziemy nim żyć na co dzień, no to na co nam się takie prawo przyda? Była taka wielka dyskusja ostatnio i jest to dyskusja, która powraca co jakiś czas właśnie nad prawem do aborcji, nad prawem do kobiety do zabijania swojego nienarodzonego dziecka. I wiele kobiet, wiele rodzin, nie tylko kobiet, ale też mężów tych kobiet twierdziło, że to jest nasze prawo. My decydujemy, bo to jest nasze dziecko. My żeśmy to dziecko poczęli. A Pan Jezus nam mówi, że to nieprawda, bo my mamy szukać Bożej woli. My się mamy poddać Bożej woli. I ktoś tutaj pięknie skomentował, że nawet gdybyśmy tego zabronili w Polsce, gdybyśmy mieli najbardziej drastyczne prawo antyaborcyjne na całym świecie, jeżeli ludzie tego nie wyryją w swoim sercu, nie przyjmą, nie uwierzą, że prawo do życia drugiego człowieka przede wszystkim przynależy się Bogu, że to Bóg jest Panem życia i śmierci, że to Bóg decyduje, to nie my decydujemy o życiu drugiego człowieka, to nie matka, która nosi dziecko pod sercem, decyduje, to nie ona jest Panią życia i śmierci tego dziecka, ale to Bóg, który je powołał do istnienia przy pomocy tych rodziców, ale to Bóg jest tym, który decyduje. To nawet najwspanialsze prawa antyaborcyjne nie zagwarantują tego, że dzieci niewinne nie będą mordowane. Bo to musi się dokonać w sercach ludzi. To się musi dokonać w naszych umysłach. Podobnie z intronizacją. Niektórzy dzisiaj mówią, że jeżeli się dokona intronizacji w Polsce, intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski, dokładnie według tego, co Pan Jezus żąda od Rozalii Celakówny, to po prostu no, cała sprawa będzie załatwiona, wszystko będzie pozamiatane, Polska od razu będzie potęgą. Ale to znowu jest bzdura i nieprawda.
bo przede wszystkim musimy Pana Jezusa intronizować w naszych sercach, przyjąć Go jako naszego osobistego władcę i króla, poddać Mu całe nasze życie, żyć w posłuszeństwie Jego woli i dopiero wtedy, kochani przyjaciele, kochani siostry i bracia, możemy Go intronizować jako Pana i Króla naszego narodu. Dopiero wtedy, kiedy będziemy żyć w tym poddaństwie, w uległości wobec naszego Pana i Króla na co dzień. Jeżeli to będzie tylko formuła, jeżeli to tylko będzie rzecz na zewnątrz, a za nią nie pójdzie całe życie narodu, życie rodzin, życie jednostek, nasze życie osobiste, no to jaki to będzie miało sens? Jaki to będzie miał cel? Jeżeli tak naprawdę Pan Jezus będzie tylko Panem i Królem na papierze, w akcie, natomiast nie będzie królować w naszych sercach, nie będzie królować w naszych rodzinach, nie będzie królować na co dzień w naszym życiu. A więc jeżeli Polska będzie posłuszna woli mojej, dopiero wtedy ją wywyższę w potędze i świętości. Tą myślą, kochani, kończę pierwszą z cyklu konferencji o wybraniu i wyniesieniu Polski, o wybraniu Polski do specjalnej misji, do specjalnych zadań w czasach ostatecznych. Dzisiaj moją intencją było, żeby pokazać Wam i Wam i sobie, i żeby to poszło na cały świat. Nie wiem, na ile mi się to udało, ale mam nadzieję, że się udało przynajmniej w jakimś stopniu pokazać, że Bóg nas, Polaków, nasz polski naród wybrał na czasy ostateczne, że jesteśmy tym narodem wybranym, tak jak kiedyś był wybrany Izrael przed nami, na tamte czasy, że na czasy ostateczne, na czasy poprzedzające drugie przyjście Pana Jezusa, na czasy poprzedzające paruzję, na czasy, które mają przygotować świat do tej paruzji, narodem wybranym przez Boga jest nasza ojczyzna, jest Polska i że mamy do pełnienia wielką misję wobec świata, wobec Kościoła, wobec świata i wobec Kościoła. Tą misją jest bezkompromisowe trwanie przy prawdziwym depozycie wiary, przy prawdziwej wierze rzymskiej, katolickiej, bo ta wiara jest prawdziwa i życie na co dzień tą wiarą i przekazywanie tej wiary innym narodom. Ewangelizacja, reewangelizacja Europy, dzisiejszego świata, nie tylko poprzez słowa, reewangelizacja Kościoła, reewangelizacja rodzin, to jest misja nasz, dla nas Polaków na te dzisiejsze czasy i weźmiemy to sobie mocno do serca, bo jeżeli Bożej woli nie wypełnimy, jeżeli zgardzimy wezwaniem Boga, jeżeli nie uwierzymy w tę misję, którą nam zleca, to będziemy bardzo doświadczani i karani. Kary boskie, które spadną na Polskę, będą tak wielkie, jak to wyniesienie, które Bóg nam obiecał. Natomiast jeżeli będziemy wierni Bożej woli i wypełnimy Bożą wolę w sposób doskonały, to wyniesienie nasze będzie wielkie i nie jesteśmy w stanie go sobie wyobrazić, ani ogarnąć, jak bardzo Bóg wypełni te obietnice, które kieruje do nas przez wielkich mistyków, a zwłaszcza poprzez wielką, świętą siostrę Faustynę. Kochani, to tyle, co wam dzisiaj chciałem powiedzieć. Temat jest bardzo szeroki, bardzo piękny, porywający, bliski naszym sercom, ale zarazem bardzo trudny. I mam świadomość tego, i wy chyba też macie świadomość, że temat jest naprawdę bardzo trudny. Trudno jest mówić w taki sposób, żeby to nie było tylko latanie nad ziemią 3 metry, ale żeby to sprowadzić do jakiegoś konkretnego wymiaru. Bardzo trudno jest mówić o tym, jak mamy żyć na co dzień, co mamy robić, jak mamy działać, żeby Bogu się podobać. I żeby Jego wolę wypełnić na tyle, żeby On mógł wypełnić te swoje obietnice, które do nas skierował. A te obietnice są dwie, potężne, wielkie. Że Pan Jezus nas wywyższy w potędze i świętości. I że nasz naród, Polska, ludzie z tego narodu, nasz polski Kościół, nasze polskie rodziny, że to my przygotujemy świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. To tyle, co wam dziś chciałem powiedzieć. Jak mówiłem dzisiaj, jak wspomniałem, mamy pewien fantastyczny pomysł, jak Polsce pomóc
wypełnieniu Bożej woli, co robić, żeby te żądania, które Bóg do nas kieruje, żeby wypełnić, ale to już będzie wszystko w następnej konferencji. Dziś Was błogosławię z głębi serca. Błogosławię Was na głębokie rozmyślanie tego, co dzisiaj powiedziałem. Błogosławię Was na umacnianie się na drodze miłości do naszej ojczyzny. Błogosławię Was na trwanie przy Bożej woli, na walkę o Bożą wolę w naszym codziennym życiu. Tak, żeby Bóg mnie, Ciebie, drogi bracie, Ciebie, droga siostro, by mógł nas wszystkich razem w miłości i jedności wynieść w potędze i świętości, aby ta iskra, która świat wyszła z Polski, przygotowała świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Błogosławię Was z głębi serca, ogarniam Was, wszystkich naszych słuchaczy drogich, moją kapłańską miłością, modlitwą, życzliwą, nieustanną, codzienną pamięcią. Przesyłacie intencje i prosicie o modlitwę. Kochani, modlimy się za Was codziennie. Czy prosicie, czy nie prosicie, czy przysyłacie, czy nie przysyłacie. Oczywiście te intencje szczególne polecamy w szczególny sposób Bożemu miłosierdziu, ale pamiętajcie o tym, że jesteśmy z Wami poprzez modlitwę każdego dnia. Każdego dnia. Nie ma dnia, żebyśmy się za Was nie modlili. W naszej kaplicy modlimy się codziennie, kilkakrotnie, 5-6 razy dziennie na wspólnych modlitwach, bo i wspólna koronka, i różaniec, i droga krzyżowa, i msza święta, i brewiarz cały odmawiamy we wspólnocie kapłańskiej. Dlatego w tych wszystkich naszych modlitwach wspólnotowych Wy macie swoje miejsce i modlimy się za Was bardzo. Pytacie mnie jeszcze na zakończenie, kochani, o pustelnię triumfu niepokalanego serca Maryi. Ten triumf niepokalanego serca Maryi jest wpisany w czasy eschatologiczne, w czasy ostateczne, w czasy apokalipsy. Czy się sprawa coś ruszyła, czy żeśmy coś kupili, kochani? Nic żeśmy nie kupili, bo nam brakuje trochę grosza. Jeszcze jakbyśmy to, co Wam mówiłem ostatnio, jakbyśmy zebrali z 300 tysięcy, to byśmy kupili. Mamy na oku jedną rzecz. Mamy na oku jedną rzecz, brakuje nam trochę grosza, dlatego jakbyście mogli, to bardzo prosimy o wsparcie. Gdybyśmy te parę groszy jeszcze mieli, to byśmy kupili to, co mamy na oku. W dobrym miejscu i w takim miejscu myślę, że można by coś robić na chwałę Bożą i na pożytku dusz. Dlatego jeżeli możecie, to bardzo prosimy o wsparcie tego dzieła. Pustelni triumfu niepokalanego serca Maryi. Każdy grosik jest mile widziany. Czasu już jest niewiele naprawdę i trzeba by było chyba jak gdyby te wysiłki w kierunku nabycia pustelni zintensyfikować. Dlatego bardzo prosimy, bardzo się zwracamy do Was z wielką prośbą. Jeżeli możecie, to wesprzyjcie to dzieło. Kupna, bo to nie budowy. Niektórzy z Was piszą na temat budowy, kochani, nic nie budujemy, nie będziemy budować, bo nie ma jak, nie ma z czego, nie ma czasu już na jakiejkolwiek budowy. Dzisiaj nie ma czasu na budowę, dzisiaj trzeba kupić coś gotowego, podremontować i działać na chwałę Bożą. Mamy takie miejsce upatrzone. Nie jest to miejsce, o którym mówiłem na początku, bo oczywiście 3 miliony czy 3,5 miliona to się nam nie udało i zebrać i podejrzewam, że się nie uda, ale coś innego. I myślę, że również Bogu miłego, bo mamy takie znaki różne, że od Boga, że żeby to kupić, że jest to miejsce dobre i że na tym miejscu też Pan Bóg będzie mocno działać, no ale brakuje nam te 300 tysięcy, dlatego jakbyście mogli wesprzeć, to bardzo, ale to bardzo prosimy. To tyle, kochani, co Wam chciałem powiedzieć. Błogosławię Was z głębi serca na zakończenie tego programu. Błogosławię Was przez niepokalane serce Maryi i przez przeczyste serce świętego Józefa. Pan z Wami i z Duchem Twoim, przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa, niech Was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.